Dzień dobry. Dziś pokażę, jak zrobić taki element. Ja robię sobie bieżnik z tego właśnie elementu. Mniej więcej on ma długość około 15 cm. I szerokość też, bo jest to kwadracik. Oczywiście są to wymiary przed blokowaniem. Po blokowaniu wyjdzie nam troszeczkę większy. Tak jak mówiłam, mój bieżnik będzie z 24 elementów, ale Państwo możecie sobie zrobić serwetkę z tego, na przykład z mniejszej ilości, albo właśnie bieżnik z dowolnej ilości, jaki tylko Państwu pasuje. Z elementów bardzo fajnie się łączy i można fajnie kombinować sobie wielkości. Można oczywiście zrobić cały duży obrus na stół. Pokażę teraz, jak to zrobię. A będę szydełkować kordonkiem poliestrowym o grubości 10. Jest to kordonek, który odpowiada wszystkim takim innym kordonkiem na szydełku od 1,25 do 1,5. Ja będę robić szydełkiem 1,3. Więc zaczynamy. Zrobimy sobie najpierw pętelkę i 8 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Zamykamy w kółeczko oczkiem ścisłym. Teraz na tym kółeczku zrobimy 16 półsłupków. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O Boże. Sześć. Sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. I 16. Teraz sobie połączymy oczkiem ścisłym z tym pierwszym półsłupkiem. No wchodź mi tu na. O, tylko jak mi coś tutaj źle. O, jest. Mamy 16. Teraz robimy kolejne okrążenie. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę. Nawijamy nitkę. Wbijamy się w kolejne oczko. Robimy słupek. Nawijamy nitkę. Wbijamy się w kolejne oczko. Robimy słupek. Czyli mamy dwa słupki. Raz, dwa, trzy oczka na poprzeczkę. Nawijamy nitkę, wbijamy się w kolejne oczko. Robimy słupek. Nawijamy nitkę, wbijamy się w kolejne oczko. Robimy słupek. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę. I znów wbijamy się w kolejne oczko. Robimy słupek. Kolejne oczko. Robimy słupek. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę. Czyli takie mamy po dwa słupki przedzielone trzema oczkami łańcuszka. I to należy wykonać dookoła. I na końcu trzeba będzie zrobić jeszcze jeden słupek i połączyć się z tym tutaj pierwszym słupkiem. Ja już przerobiłam i tak to wygląda. Tu mamy trzy oczka łańcuszka. Nawijamy jeszcze nitkę. Robimy jeszcze jeden słupek,
16. I teraz łączymy się raz, dwa, w trzecie oczko łańcuszka oczkiem ścisłym. O. I tak to wygląda. Mamy w tej chwili 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 słupków przedzielonych trzema oczkami łańcuszka. Kolejny rząd. Przechodzimy sobie na tą poprzeczkę oczkiem ścisłym. I tu robimy raz, dwa, trzy, cztery oczka łańcuszka na słupek podwójnie nawijany. Teraz dwa razy nawijamy nitkę. Wkuwamy się jeszcze raz ten łańcuszek i robimy sobie słupek podwójnie nawinięty. Tak to wygląda. Teraz robimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem oczek łańcuszka. Dwa razy nawijamy nitkę. Wkuwamy się tutaj w ten łańcuszek i robimy sobie słupek podwójnie nawinięty. I znów dwa razy nawijamy nitkę, wbijamy się w to samo miejsce i robimy słupek podwójnie nawinięty. I znów raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem oczek łańcuszka. Dwa razy nawijamy nitkę, wkuwamy się w kolejny ten łańcuszek, robimy słupek podwójnie nawinięty. I znów dwa razy nawijamy nitkę, wkuwamy się w to samo miejsce, robimy słupek podwójnie nawinięty. I znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I w ten sposób przerabiamy dookoła. Już przerobiłam. Tak to wygląda. Zaczynamy kolejne okrążenie. Teraz będziemy robić tu nad tymi słupkami słupki. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka na zwykły słupek. Nawijam nitkę. Wbijam się tutaj kolejne oczko nad tym słupkiem z poprzedniego rzędu. Robię drugi słupek. Mamy dwa słupki. Teraz na tym łańcuszku musimy zrobić 8 słupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I 8. Mamy 8 słupków. Nawijamy nitkę. I nad tymi dwoma słupkami z poprzedniego rzędu robimy dwa słupki. Raz. I nad kolejnym robimy drugi. I tak cały czas trzeba będzie. I tutaj znów 8. Raz. Dwa. Trzy. 4, 5, 6, 7 i 8. I nad tymi słupkami z poprzedniego rzędu jeszcze dwa słupki. Raz i dwa. Tak to wygląda. I tak przerabiamy dookoła. Tak wygląda całe okrążenie. Kolejny rząd. Tutaj połączyłam się z tym trzecim oczkiem łańcuszka oczkiem ścisłym. Teraz przejdziemy sobie oczkiem ścisłym na tutaj to drugie oczko. Tak, i tutaj zrobimy sobie już teraz jeszcze raz w tym samym miejscu półsłupek. I takich półsłupków mamy zrobić 11. Czyli mamy pierwszy, w kolejne oczko drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, 10, 11 półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11. Teraz robimy raz, dwa, trzy, cztery oczka łańcuszka. Nawijamy nitkę.
Omijamy sobie raz, dwa, trzy oczka, wkuwamy się w czwarte, robimy słupek. Dwa oczka łańcuszka, nawijamy nitkę, omijamy jedno oczko, wkuwamy się w następne, robimy słupek. Raz, dwa, trzy, cztery oczka łańcuszka, omijamy sobie raz, dwa, trzy oczka, wkuwamy się w czwarte, robimy półsłupek. I znów ma być tutaj 11 półsłupków, tak samo jak tu. Czyli mamy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty półsłupek. 11 półsłupków. I teraz znów. Raz, dwa, trzy, cztery oczka łańcuszka. Nawijamy nitkę. Omijamy sobie raz, dwa, trzy oczka. Wkuwamy się w czwarte. Robimy słupek. Raz, dwa oczka łańcuszka, nawijamy nitkę, omijamy jedno, wkuwamy się w następne oczko, robimy słupek. I znów raz, dwa, trzy, cztery oczka łańcuszka, omijamy raz, dwa, trzy, wkuwamy się w kolejne, robimy półsłupek. I znowu 11 półsłupków. Tak to wygląda. I tak przerabiamy dookoła. Ja już przerobiłam. Tak to wygląda. Zaczyna nam się tworzyć kwadracik. I teraz będziemy już robić po kwadraciku. Tutaj połączyłam się z pierwszym półsłupkiem oczkiem ścisłym. I teraz nad tym półsłupkiem zrobię sobie jeszcze półsłupek, bo też zrobimy 11 półsłupków w tym okrążeniu. Czyli nad każdym półsłupkiem robimy półsłupek. Czyli mamy raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 półsłupków, tak samo jak w poprzednim okrążeniu. 11 półsłupków. Teraz robimy, jak tu było 4 oczka łańcuszka, teraz będziemy robić 5 oczek łańcuszków i za każdym razem tutaj będziemy powiększać o jedno oczko łańcuszka. Czyli jak tu mieliśmy 4, potem będzie 5 oczek łańcuszka, 6, 7, 8, 9, aż na końcu będziemy mieć 10 oczek łańcuszka. Czyli tak, przerobiliśmy 11 półsłupków, tu było 4, czyli teraz 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek łańcuszka, nawijam nitkę i teraz tutaj na tym malutkim łańcuszku robimy sobie trzy słupki. Raz, dwa, trzy słupki, raz, dwa, trzy oczka łańcuszka i raz, jeszcze raz w tym samym miejscu trzy słupki. Raz, dwa i trzy słupki. Taki motylek nam wychodzi. I teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek łańcuszka i znów wbijamy się tutaj w pierwszy półsłupek i przerabiamy 11 półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11. Czyli przerobiliśmy tak samo jak tutaj. I jeszcze musimy zrobić znowu ten wzorek, czyli 5 oczek łańcuszka. 3, 4, 5.
Nawijamy nitkę i tutaj znowu 3 oczka łańcucha, 3 słupki, 2, 3 słupki, raz, 2, 3 oczka łańcuszka i 3 słupki. Raz, 2 i 3. I znowu 5 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka. Znowu wbijamy się w ten pierwszy półsłupek i znów musimy przerobić 11 półsłupków. O, i tak przerabiamy do końca. Ja już przerobiłam. Teraz będziemy sobie tutaj zwężać w każdym okrążeniu po 2 słupki, po 2 półsłupki z każdej strony. Jak tu połączyłam się z pierwszym półsłupkiem, to musimy sobie przejść jeszcze oczkiem ścisłym na ten drugi półsłupek z poprzedniego rzędu i tu teraz robimy sobie nad tym właśnie półsłupkiem półsłupek kolejny. Czyli robimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8 i 9. Teraz mamy 9 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Czyli będziemy za każdym razem nie wbijać się już tutaj w pierwszy, tylko w drugi. I będziemy po prostu ten pierwszy i ostatni półsłupek zostawiać. Będzie nam się tutaj zmniejszało za każdym razem. Teraz tu było 4, 5, czyli teraz robimy 6 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 oczek łańcuszka. Nawijamy nitkę, wbijamy się w ten słupek z poprzedniego rzędu i robimy sobie słupek. Nawijamy nitkę, nad kolejnym słupkiem robimy słupek. Nad kolejnym słupkiem robimy słupek, czyli tu mamy 3 słupki, tak samo jak było w tym. I jeszcze na tym łańcuszku musimy zrobić 2 słupki. Raz, 2, czyli nam się powiększyło. Teraz mamy 5 słupków. I znów raz, 2, 3 oczka łańcuszka. I jeszcze raz tutaj na tym łańcuszku robimy 2 słupki. Raz i 2. I teraz nad tymi trzema znowu 3 słupki. Raz, 2 i 3. Czyli w ten sposób będziemy tutaj znowu powiększać. Tu było 3, gdzie teraz raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. I tak będziemy w każdym okrążeniu tutaj sobie poszerzać, a tu będziemy zwężać. I znów robimy 6 słupków, 6 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Omijamy jeden półsłupek, wbijamy się w kolejny, robimy półsłupek. Czyli mamy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty. I teraz tu tak samo przerabiamy tu, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6 oczek łańcuszka i tutaj tak samo. Już przerabiamy identycznie jak to. I to robimy dookoła. Już przerobiłam. Kolejne okrążenie. Znowu musimy przejść oczkiem ścisłym na ten drugi półsłupek i robimy sobie teraz 7 półsłupków. Mieliśmy 11, 9, teraz 7. Czyli tak, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty i siódmy. Mamy 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 półsłupków. Teraz raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oczek łańcuszka. Nawijamy nitkę
I nad każdym słupkiem robimy słupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i na łańcuszku jak zwykle dwa słupki. Sześć i siedem. Teraz raz, dwa, trzy oczka łańcuszka i znów na łańcuszku dwa. Raz, dwa i nad kolejnymi pięcioma słupkami pięć słupków. Trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. O, tak wygląda to. I znów 7 z oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Omijamy jedno, jeden półsłupek, wbijamy się w kolejny i robimy sobie półsłupek. I tak przerabiamy w ten sam sposób dookoła. Już przerobiłam. Kolejny rząd. Przechodzimy znowu oczkiem ścisłym na kolejny półsłupek. I teraz tutaj zrobimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8 oczek łańcuszka. Nawijamy nitkę i znów przerabiamy nad każdym słupkiem słupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7 i jeszcze na łańcuszku dwa oczka, dwa słupki. Raz i dwa, czyli mamy 9 słupków. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Jeszcze raz na tym samym łańcuszku dwa słupki. Raz i dwa. I teraz nad kolejnymi słupkami znowu. Słupki, czyli 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Teraz mamy tutaj 9. I znów tutaj 8 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8. Omijamy jedno, wbijamy się w kolejne i znów robimy 5 półsłupków. Raz, 2, 3, 4 i 5. I w ten sposób dookoła. Już przerobiłam. Kolejny rząd, czyli znów przechodzimy oczkiem ścisłym na kolejny półsłupek i tutaj zrobimy 3 półsłupki. Raz, dwa, trzy. Już tylko 3 półsłupki. Raz, dwa, trzy. Teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Nawijamy nitkę. I nad wszystkimi słupkami robimy słupki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem.
8, 9, jeszcze dwa słupki. 10, 11, mamy teraz słupków. I znów raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. I jeszcze raz w tym samym miejscu dwa słupki. Raz i dwa. I nad kolejnymi słupkami. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 słupków. Raz, dwa, trzy. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oczek łańcuszka. Omijamy tu jedno, wbijamy się w kolejny i robimy raz, dwa i trzeci półsłupek. I tak przerabiamy dookoła. Już przerobiłam. Kolejne okrążenie. Przechodzimy sobie oczkiem ścisłym na ten kolejny półsłupek i robimy sobie półsłupek. Po prostu już nam teraz będziemy robić już tutaj tylko jeden półsłupek na środku, ostatni. I teraz robimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć oczek łańcuszka. Nawijamy nitkę. Wbijamy się tutaj nad ten pierwszy słupek z poprzedniego rzędu, robimy słupek. Teraz nam się zmieni już wzorek. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, nawijamy nitkę. Raz, dwa oczka opuszczamy, wbijamy się w trzecie, robimy słupek. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa omijamy, wbijamy się w trzecie. Robimy słupek. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa omijamy, wbijamy się w trzecie. Robimy słupek. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery słupki. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Nawijamy nitkę. I tu na tym łańcuszku robimy słupek. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Jeszcze raz w tym samym miejscu. Robimy słupek. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. I jeszcze raz w tym samym miejscu robimy słupek. Czyli tu na tym łańcuszku mamy raz, dwa, trzy słupki. I robimy dalej. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Omijamy sobie jeden słupek. Wbijamy się w kolejny. Robimy słupek. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa oczka omijamy. Wbijamy się w kolejny. Robimy słupek. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa oczka omijamy. Wbijamy się w kolejny. Robimy słupek. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Omijamy raz, dwa. I wbijamy się tutaj w ostatni słupek i robimy słupek. Tak wygląda nasz narożnik i tak będziemy robić z każdej strony. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery słupki. Raz, dwa, trzy, cztery słupki. I tutaj na łańcuszku mamy raz, dwa, trzy. Wszystko przydzielone trzema oczkami łańcuszka. I teraz robimy dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 8, 9, 10 oczek łańcuszka. Tu wbijamy się nie w pierwsze, nie w drugie, nie w trzecie, tylko w środkowe i robimy sobie półsłupek 1. I znów raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Tak to wygląda. I robimy to samo, co tutaj. Czyli nawijamy nitkę. Nad pierwszym słupkiem robimy słupek. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, omijamy. Nad kolejnym robimy słupek. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, omijamy. Nad kolejnym słupek. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, omijamy. W kolejnym robimy słupek. Czyli mamy już te cztery słupki. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. I teraz tutaj na środku robimy też trzy słupki przydzielone. Raz, dwa, trzema oczkami łańcuszka. Mamy drugi. Raz, dwa, trzy. I mamy trzeci słupek. W tym samym miejscu, na tym łańcuszku. I znów raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Omijamy pierwszy słupek, wbijamy się w kolejny. Robimy słupek. Raz, dwa, trzy. Omijamy dwa. Wkuwamy się w kolejny. Robimy słupek. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, omijamy, wbijamy się w kolejny i robimy słupek. Raz, dwa, trzy. Dwa, omijamy, wbijamy się w kolejny i robimy słupek. I tak to wygląda. I znów tutaj zrobimy sobie. Tu zrobimy znów 10 oczek łańcuszka, półsłupek, 10 oczek łańcuszka i znowu to samo. I tak dookoła. Tak przerabiamy. I robimy teraz sobie już ostatnie okrążenie tego kwadracika, czyli to wykończenie. A później pokażę, jak połączyć. Przechodzimy sobie, bo tu się połączyłam z tym półsłupkiem pierwszym. Przechodzimy sobie oczkiem ścisłym tutaj na ten łańcuszek i robimy sobie półsłupek. Raz, a właściwie to będziemy tutaj robić 9 półsłupków. Czyli mamy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty półsłupek. Mamy 9 półsłupków. Teraz robimy raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Jeszcze raz tutaj na tym dużym łańcuszku zrobimy sobie dwa półsłupki. Raz i dwa. Wychodzi nam taka pierwsza pętelka, za którą będziemy później łapać przy łączeniu elementów. Przechodzimy na kolejną poprzeczkę. I robimy sobie raz, dwa półsłupki. I znów raz, dwa, trzy oczka łańcuszka i znów dwa półsłupki. Raz i dwa. Przechodzimy na kolejną poprzeczkę i robimy półsłupek. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Raz i dwa. Tak to wygląda. Na kolejnej znów raz, dwa, raz, dwa, trzy oczka łańcuszka i w tym samym miejscu raz, dwa. Czyli na każdym tej poprzeczce robimy w sumie dwa półsłupki, trzy oczka łańcuszka, dwa półsłupki. Na kolejne przechodzimy. Dwa półsłupki, trzy oczka łańcuszka. I jeszcze raz to samo miejsce, dwa półsłupki. Raz i dwa. I tak we wszystkich tych okienkach małych robimy dokładnie tak samo. Trzy oczka łańcuszka. Raz i dwa. I na kolejne. Raz, dwa,
Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Na kolejną poprzeczkę. Raz, dwa półsłupki. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. I raz. I dwa. I znów na kolejną. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Raz i dwa. Tak to będzie nam wyglądało. Wykończenie pierwszego kwadracika. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Raz i dwa. I kolejne okienko. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz i dwa. I teraz przechodzimy sobie na ten duży łańcuszek. Tak samo robimy dwa półsłupki. Raz i dwa. Też raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. I teraz tutaj dalej musimy zrobić 9 półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i dziewięć. Tak to wygląda. Teraz przechodzimy sobie na kolejny ten duży łańcuszek i też zrobimy 9. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Mamy 9. Tak samo. I też robimy raz, dwa, trzy oczka łańcuszka i jeszcze dwa na tym dużym łańcuszku. O! I dopiero teraz przechodzimy na kolejny i znów robimy raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, raz i dwa. I w ten sposób, o! Trzeba przerobić tak dookoła, czyli tak jak mówiłam, tutaj zawsze mamy po jednym jeszcze na tym dużym i tutaj mamy, w sumie mamy mieć 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 takich pikotek. No, nie będę tego robić już do końca, bo teraz pokażę jak połączyć. Państwo musicie to zrobić do końca. Zakończyć, obciąć nitkę i pierwszy kwadracik jest gotowy. Teraz należy zrobić kolejny kwadracik, tak samo od początku, ale nie robimy już tego wykończenia brzeżnego, tego już nie będziemy robić, tylko jak zrobimy już sobie tutaj ten ażurowe takie to wykończenie, po prostu będziemy łączyć z tym. A robimy tak. Przechodzimy sobie od razu na ten łańcuszek, bo tu jesteśmy na tym połączeniu z tym jednym półsłupkiem. Teraz robimy znów 9 półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i 9 półsłupków. Mamy na tym. Nie wiem, dobrze widać, chyba tak. Teraz robimy jedno oczko łańcuszka. Bierzemy ten element. Ponieważ jesteśmy na środku, to musimy nie zacząć tu od początku, tylko tu od tego miejsca. Czyli łapiemy sobie tutaj. Jesteśmy na prawej stronie. Za ten pierwszy tutaj pikotek. Przeciągamy nitkę. I przerabiamy przez oczko.
Jeszcze jedno oczko łańcuszka robimy. W tej chwili już mamy chwycone. I robimy sobie dalej. Raz i drugi półsłupek. Przechodzimy na kolejne. Robimy raz, dwa, jedno oczko łańcuszka. Chwytamy tutaj za kolejny pikotek. Przerabiamy sobie. Jeszcze jedno oczko łańcuszka. I tutaj znów raz, dwa na tej poprzeczce. Przechodzimy na kolejną. Raz, dwa, oczko łańcuszka. Łapiemy za kolejny pikotek. Przeciągamy sobie i jeszcze oczko łańcuszka. I raz, i dwa. Przechodzimy na kolejne. Robimy sobie raz, dwa, oczko łańcuszka, łapiemy za kolejny pikotek, przeciągamy, oczko łańcuszka i jeszcze dwa, raz, dwa, przechodzimy na kolejny poprzeczkę, robimy dwa półsłupki, oczko łańcuszka i łapiemy jeszcze jeden pikotek. Przeciągamy sobie oczko łańcuszka i raz i dwa. Mamy połączone w tej chwili raz, dwa, trzy, cztery w pięciu miejscach. Raz, dwa, trzy, cztery w pięciu miejscach mamy połączone. Robimy dalej. Przechodzimy teraz tutaj na te tutaj, co były te trzy słupki. Robimy sobie znów dwa półsłupki, trzy oczka łańcuszka, dwa półsłupki. Czyli tutaj już nic nie łączymy. Przechodzimy na kolejne. Jeden półsłupek, drugi półsłupek. I raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. I znów raz, dwa półsłupki. Czyli pamiętamy, że zawsze te dwa zostają niepołączone. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć łączymy. Dwa zostają. Przechodzimy dalej na kolejne. Robimy raz, dwa półsłupki, oczko łańcuszka. I teraz muszę się połączyć, czyli tu zostają dwa, dwa, dwa. Czyli teraz chwytam za kolejny kwadracik. Te dwa zostają środkowe. Wbijam się tutaj w to trzecie. Przeciągam nitkę. Łączę. Jeszcze robię jedno oczko łańcuszka. I jeszcze raz w tym samym miejscu dwa półsłupki. I w ten sam sposób, jak tam połączyliśmy, musimy połączyć. O, powstaje nam taki otworek tutaj. I znów. Raz, dwa, oczko łańcuszka, łapiemy za kolejny pikotek, przerabiamy, oczko łańcuszka, raz, dwa, przechodzimy na kolejną poprzeczkę, raz, dwa, półsłupki, oczko łańcuszka, łapiemy za pikotek, przerabiamy sobie, jeszcze jedno oczko łańcuszka, i raz, i dwa. I znów. Przechodzimy na poprzeczkę. Robimy dwa półsłupki. Oczko łańcuszka. Łapiemy za kolejny pikotek. Przeciągamy sobie. Oczko łańcuszka. I dwa. Raz, dwa półsłupki. I teraz przechodzimy na tą długą taką. Ten długi łańcuszek. Nie wiem, dobrze widać. Na tym długim też robimy dwa oczka łańcuszka, dwa półsłupki, oczko łańcuszka, łapiemy za kolejny pikotek, piąty, przeciągamy nitkę, oczko łańcuszka i tu robimy dziewięć. Raz, dwa,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 półsłupków. Przechodzimy na kolejny ten długi łańcuszek. I tutaj tak samo robimy 9. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oczko łańcuszka, bo tutaj połączyliśmy sobie ten róg. O, tak wygląda. Łączyliśmy ten róg, a musimy połączyć jeszcze tutaj ten róg. A potem dookoła i później jeszcze na końcu trzeba połączyć jeszcze ten róg. Już pokazuję. Czyli tutaj zrobiliśmy 9 półsłupków. Oczko łańcuszka. Łapiemy sobie znów za ten pierwszy pikotek. Przeciągamy nitkę. Jeszcze oczko łańcuszka i dwa. Raz, dwa. I przechodzimy na kolejną poprzeczkę. Raz, dwa oczka łańcuszka. Dwa półsłupki, oczko łańcuszka. Łapiemy za pikotek. Przeciągamy oczko łańcuszka. I jeszcze raz w tym samym miejscu. Dwa półsłupki. W następnym okienku dwa półsłupki, oczko łańcuszka, łapiemy sobie za pikotek, przeciągamy, oczko łańcuszka, raz, dwa półsłupki i znów w kolejnym okienku raz, dwa, oczko łańcuszka, łapiemy za pikotek, przeciągamy, oczko łańcuszka, raz i dwa i w kolejne okienko, raz, dwa półsłupki, oczko łańcuszka, łapiemy za pikotek, przeciągamy, oczko łańcuszka, raz i dwa i tu mamy już połączone 5. Raz, dwa, trzy, cztery, w pięciu miejscach. Teraz już będziemy po prostu robić dalej sobie tak jak przedtem. Dwa słupki, trzy oczka łańcuszka, dwa słupki i przechodzimy i znów. Dwa słupki, trzy oczka łańcuszka, dwa słupki. Przechodzimy na kolejne dwa słupki, bo tu już nie łączymy, tylko po prostu musimy te dwie strony kolejne przerobić po prostu sobie w ten sam sposób, jak robiliśmy tamten pierwszy kwadrat, który jeszcze nie był do niczego łączony, więc musiał mieć wykończenie. O, i tak to nam wygląda. Trzeba to zrobić dookoła. I już tutaj sobie połączyłam jeszcze z tej strony. Przerobiłam tutaj to 9 półsłupków. Jeszcze należy się tylko połączyć z tym tutaj pierwszym półsłupkiem. Oczkiem ścisłym. Ze dwa oczka łańcuszka jeszcze przerobimy. Odcinamy nitkę. I gotowe. I takich elementów, nitki należy pochować, możemy sobie robić dowolnie, różnymi kolorami możemy sobie łączyć. Także wyjdzie nam, co tylko będziemy chcieli. Jeżeli podobał Wam się filmik, proszę o łapkę w górę i zapraszam też do subskrypcji oraz na moje kolejne filmiki. Cześć!